gdyby nie show biznes i influencerstwo, to co innego? Wiesz co, ja mam tyle pomysłów na siebie i tyle jakby rzeczy, które chciałabym robić. No na pewno jedną z nich jest kariera polityczna i miałam już pierwsze propozycje, jak miałam 21-22 lata, właśnie propozycje startu do Sejmu. I uważam, ja jestem osobą, która uważa, że jakby z założenia bycie posłem, posłanką jest rolą totalnie taką, że zaszczyt i że w ogóle, wiesz, to jest taka służba społeczeństwu i tak ją postrzegam, tą rolę. I myślę, że może za 4 lata będę gotowa już do tego, żeby ją podjąć, więc zobaczymy. Ale rozważam, bo no, lubię widzieć, że jakby to, co robię, ma pozytywny wpływ. I zobaczymy. O co byś walczyła w Sejmie? Przyznam się, że głównie bym zajmowała się właśnie prawami kobiet, właśnie takim zarówno pod kątem ekonomicznym, społecznym. Mam nadzieję, że do tego czasu już te kwestie reprodukcyjne związane z aborcją i w ogóle prawami reprodukcyjnymi będą już troszeczkę posprzątane, że tak powiem. Ale no jest bardzo dużo do zrobienia. Też myślę, że bardzo poważnym problemem, który będziemy się mierzyć, jest starzejące się społeczeństwo i samotność wśród starszych osób w Polsce. I też ubóstwo wśród właśnie starszych kobiet, które mają częściej też o wiele niższe emerytury niż mężczyźni, ze względu na to, że mniej pracowały, bo zajmowały się na przykład dziećmi. Więc no jest bardzo takich dużo rzeczy, które chciałabym zaadresować, no ale głównie kobiety. No kobiety mnie napędzają, inspirują i myślę, że rozumiem kobiety i jakby to, z czym się mierzą na co dzień i chciałabym działać właśnie na w tym zakresie. A chciałabyś być pierwszą prezydentką w Polsce? Pierwszą? Nie no, zobaczymy. Nie no. Wiesz co, tak jak myślę sobie o roli prezydenta, prezydentki, to jest to taka rola, no jest to przede wszystkim rola reprezentatywna w naszym kraju. Prezydent nie ma jakiejś ogromnej takiej mocy, że tak powiem, ustawodawczej. Więc myślę, że tak. Myślę, że jestem reprezentatywna. Umiem języki, ale zobaczymy. No, jakby wiesz, ja wychodzę z założenia, że chcę życie naprawdę przeżyć na maksa i nie wstydzę się też tego, że na przykład zmieniam zdanie, nie wstydzę się tego, że mam różne pomysły na siebie, że próbuję różnych rzeczy, wiesz, tak jak na przykład show business. W sumie mija mi teraz jakiś taki rok, gdzie tak mocniej jestem w tym show biznesie i troszeczkę już zaczynam być taka trochę zmęczona, trochę zaczyna mi się to delikatnie nudzić, oczywiście poza rozmowami z tobą, ale no wiesz, jest taki moment, że myślę sobie okej, kolejne doświadczenia i potem jak na przykład siadam do stołu z moimi znajomymi, czy poznaję kogoś nowego, opowiadam o tym, co robiłam w życiu, to jest takie wow, ale czad, w ogóle skąd masz odwagę, żeby to robić, jakby życie jest naprawdę jedno, ja wiem, że to jest takie sztampowe, ale naprawdę jest jedno i my o tym bardzo często zapominamy, także zobaczymy, może kiedyś zostanę prezydentką.